Cześć moi drodzy, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Czas na kolejny odcinek Aga testuje. Wiem, jak bardzo lubicie te odcinki, więc dzisiaj mam dla was kolejny odcinek, w którym testuję japońskie KitKaty. Już zrobiłam chyba 2 albo 3 takie odcinki, w każdym razie na pewno playlistę Aga testuje będziecie mieć na dole, a tymczasem zabierzmy się do testowania. Mam KitKata z nadzieniem z fasoli azuki, czyli tej fasoli, którą używa się do robienia tej słodkiej pasty, którą Japończycy pchają dosłownie wszędzie, czyli na przykład macie w mochi, macie w taiyaki, czyli w tej takiej gofrowej rybce. By the way, próbowałam jej oryginalnej w Japonii i tutaj będzie mieć film z testem, więc zobaczmy, jak może smakować KitKat z fasolą. Z zewnątrz jest normalny, czekoladowy. Nie pachnie inaczej. Ja nie przepadam za tą fasolą. Myślę, że jakbym nigdy nie próbowała tej pasty z fasoli azuki, to bym chyba jej tu nie poczuła. Bo ona była tak bardzo delikatna, że gdzieś tam wyczułam taki delikatny posmak, ale no to nie jest takie intensywne, że od razu wiecie, o co chodzi. Więc jeżeli byście chcieli spróbować tej pasty, to KitKat nie jest dobrym rozwiązaniem. Teraz może spróbuję coś, co nie wiem czym jest, nie udało mi się tego przetłumaczyć w Google Translatorze, ale wygląda to, jakby tutaj były jakieś wodorosty. Chociaż wiecie, jak to było w poprzednich odcinkach. Obrazek nie zawsze znaczy dokładnie to samo, co jest w środku. Ale ja obstawiam, że... O nie, a jak to jest wasabi? Bo to wygląda jak wodorost, ale tutaj trochę ma kształt jakby takiego korzenia. O nie. Ale ma ładny kolor. Taki zielonkawy. Pachnie pięknie białą czekoladą. Zobaczcie, jaki jest ładny. Taki delikatnie zielony. Ale trochę się boję, że to jednak będzie wasabi. Szczerze mówiąc, za bardzo nie wiem, co to jest. Nie jest to pikantne. Nie ma jakiegoś intensywnego smaku. Ogólnie najbardziej czuję tutaj białą czekoladę, jeżeli mam być szczera. Ale to może być wasabi. Może to jest znowu takie bardzo delikatne jak ta fasola. Wezmę może charakterystycznego KitKata o smaku rodzynek w rumie. Jest to KitKat w białej czekoladzie i wow! Jak on intensywnie pachnie rodzynkami. Tylko wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że to jest zapach rodzynek, ale to jest zapach takich suszonych winogron, tych japońskich, którym ja się tak zachwycam, wiecie? To po prostu jest ten smak, tylko taki jakby rodzynka z tego. To nie pachnie tak jak nasze rodzynki. Dziwne. To jest takie podejrzane. Szkoda, że w Japonii nie próbowałam winogron. Może oni mają inne trochę te winogrona. Następnym razem jak będę, to spróbuję. Powiem wam, że to jest niesamowite, bo to jest biała czekolada ze smakiem winogrona, moim zdaniem. Bardzo dobre. Rodzynki w rumie polecam. To trochę smakuje, tak jak mniej więcej 9% smaku tych żelków, które próbowałam ostatnio z Japonii. Pycha. To jest dobre. Skuszę się na pudding z Kobe. Kobe jest znane przede wszystkim ze swojej wołowiny. Jest najdroższa na świecie, a tutaj mamy jeszcze popularną rzecz z Kobe, czyli pudding. On, z tego co wiem, różni się troszeczkę od takiego zwykłego puddingu, bo jest bardziej kwaśny, on tam ma w sobie coś z cytryny. Więc podejrzewam, że tu będzie biała czekolada. Tak jest. Wow! Jak on pachnie tak... Tak... Trochę jak karmel z wanilią? Ale intensywny zapach. Wow, zaraz spróbuję. On jest taki bardzo dymny, bym powiedziała. Troszeczkę jak mleko skondensowane. Ciekawy, naprawdę ciekawy. Nie jadłam takiego prawdziwego puddingu z Kobe, ale to smakuje dobrze. Trochę jakbym tu wyczuwała takiej cytryny z mlekiem skondensowanym. Dla mnie bardzo dobrze smakuje. Mam tutaj 2 truskawkowe, ale wezmę sobie ten najbardziej truskawkowy. I tu jest napisane, że to jest
Amau strawberry, czyli jakby jakaś truskawka Amau, cokolwiek by to nie znaczyło, ale jest to edycja limitowana i pewnie będzie różowe. O tak! Super jest to, że te KitKaty są takie śliczne. Zobaczcie, jaki piękny różowy kolor. Pachnie jak szejk truskawkowy. Pięknie. Wow. Na zewnątrz jest biała czekolada z truskawką, czyli właśnie taki shake. A w środku jest oczywiście wafelek, ale ze smakiem właśnie truskawkowym. To jest naprawdę dobry KitKat. Ten KitKat ma bardzo ładne, kolorowe opakowanie, takie różowo-fioletowe, ale podejrzewam, że zaklei mi japę, bo to jest smak fioletowego ziemniaka, takiego słodkiego. I pamiętam, że jak go jadłam w Tokio, takiego pieczonego, to on był po prostu tak mega zapychający, że nie byłam w stanie zjeść jednej porcji. Taki jak banan pomieszany z ziemniakiem. Więc zobaczymy. A może będzie fioletowy? O Boże, on naprawdę jest fioletowy. On się chyba nazywa Taro, czy coś takiego? Zobaczcie ten piękny, lawendowy kolor. Niesamowity. Pachnie mlecznie, jak biała czekolada, ale nieziemski jest. Piękny i mnie w ogóle takie, naprawdę, po prostu tak mnie to kusi, takie kolory. Jak dla mnie to jest biała czekolada? A na dzień trochę smakuje jak mleko w proszku? Ale to powinien być ten ziemniak. Kartofel. Nie wiem, to dla mnie nie miało jakiegoś specjalnego smaku. Był jakiś posmak. Jak ktoś by mi nie powiedział, jaki to smak, to w życiu mnie zgadła. Nie ma szans. Teraz może czas na coś bardziej wytrawnego. Spróbuję KitKata, który moim zdaniem jest z nadzieniem z czarnej herbaty. Tak przynajmniej to wygląda. Ma bardzo interesujący kolor. Trochę się rozpuścił w transporcie, ale jak widzicie, on jest taki właśnie trochę szarawo-beżowawy. I pachnie rzeczywiście herbatą. Wow. KitKat o smaku herbaty jest po prostu genialny. Nie wiem, czy to nie jest genmaicha przypadkiem, czyli zielona herbata z prażonym ryżem, bo mam trochę taki posmak jakby zielonej herbaty, ale jednocześnie bardziej dymny. Na pewno jest bardzo dobra, po prostu tak mega intensywna i z taką delikatną goryczką z tyłu. Mega w ogóle to jest fajne, żeby dodawać herbatę do słodyczy. Jak najbardziej na plus. To teraz słuchajcie, KitKat jabłkowy. Tu jest napisane, że to jest Shinsu Apple. Czyli jabłko, podejrzewam, że z Shinsu, albo to jest taka odmiana Shinsu. Wow, to jest intensywny zapach. Trochę jak te M&M'sy z jabłkiem w karmelu, tak w środku, ten jabłkowy posmak. To naprawdę jest jabłkowe. Macie przepyszny smak jabłka zamknięty w mlecznej czekoladzie. W ogóle kto wymyśla takie rzeczy jak jabłkowy KitKat? Dobre to. Teraz jeszcze mam KitKata o smaku sernika, chyba z polewą truskawkową. A jeżeli nie z polewą truskawkową, to po prostu o smaku sernika. Oczywiście w białej czekoladzie. Chyba delikatnie pachnie truskawką, ale może się sugeruje. Zdecydowanie tu jest truskawka. Więc to jest chyba po prostu smak strawberry cheesecake. I jako chyba już jadłam w poprzednich KitKatach. Bardzo dobry, taki mleczny, właśnie z nutką truskawki. Ale dopiero teraz się zorientowałam, że już go jadłam, więc sorry. Tutaj mam kolejnego KitKata jakiegoś truskawkowego, ale ten jest inny niż poprzedni. I nie wiem, czy on nie będzie na przykład coś bardziej z mlecznym czymś. Przekonajmy się. Znowu jest w pięknym różowym kolorze. I pachnie bardzo podobnie do tamtego, właśnie też jak taki truskawkowy shake. Ma troszeczkę inny smak. Troszeczkę. Ale ogólnie cały czas to jest to samo, czyli truskawka z mlekiem i to jest taki truskawkowy shake.
Jest to dobre, ale bardzo podobne, więc jakbyście mieli wybierać między tym, coś tu leci, między tym a tym, to który będziecie mieć pod ręką, to wybierzcie, bo jest to prawie to samo. I na koniec zostawiłam sobie jeden z moich ulubionych smaków, czyli sakura. W poprzednich odcinkach Aga testuje z KitKatami. Pamiętam, że znalazłam KitKata z sakurą i z maczą, czyli jak gdyby ze smakiem kwiatu wiśni połączonym z maczą, czyli z tą zieloną herbatą japońską. Więc to było po prostu kombo najlepsze na świecie. A tutaj mam po prostu kwiat wiśni. O, spodziewałabym się, że kwiat wiśni będzie w białej czekoladzie, a jednak jest w ciemnej. I pachnie tak naprawdę gorzko. No cóż, może mam chamskie kubki smakowe, ale niestety czuję tutaj tylko czekoladę mleczną. Znaczy w zasadzie taką deserową, bo ona jest gorzkawa. Nie czuję tutaj kwiatu wiśni tak mocno, jak właśnie czułam przy okazji tego z maczą. Brakuje mi tutaj intensywności. To bym powiedziała, że jest zwykły KitKat, jakby mi nikt nie powiedział. A szkoda, bo zostawiłam go sobie na koniec, myślałam, że będzie najlepszy. A jednak nie. Jeżeli ogólnie interesujecie się Japonią, to mam playlistę o nazwie Japonia, w której są filmy, które kręciłam będąc w Japonii, więc dla otaku i innych fanów Japonii to jest idealna playlista. Znajdziecie ją oczywiście na dole w opisie. Dziękuję Wam za oglądanie, ściskam Was serdecznie i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa! Przeczyszczę kubki smakowe.